oskarżony dopuścił się zarzuconego mu czynu stanowiącego przestępstwo z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Co do treści wyroku, czyli warunkowego umorzenia postępowania z zasądzeniem świadczenia pieniężnego, w ocenie sądu taka reakcja karna będzie wystarczająca dla osoby do tej pory niekaranej, która popełniła przestępstwo zagrożone jedynie karą do 3 lat pozbawienia wolności. Zatem warunki formalne warunkowego umorzenia postępowania są spełnione. W ocenie sądu taka reakcja karna, czyli warunkowe umorzenie postępowania na maksymalny 2-letni okres próby i zasądzenie świadczenia pieniężnego na cel społeczny w wysokości 7,5 tysiąca złotego są wystarczającą reakcją z uwagi na winę oskarżonego, wadą jego czynu, stopień społecznej szkodliwości czynu, jak również będą skutecznie wychowawczo oddziaływały na pana, powstrzymując go w przyszłości od popełniania tego typu przestępstw, czy też raczej wdrażając do skrupulatnego przestrzegania obowiązujących procedur. Proszę Państwa, konsekwencją warunkowego umorzenia postępowania jest obciążenie oskarżonego kosztami sądowymi. Jeżeli chodzi o wydatki, są one zwiększone z uwagi na koszty stawiennictwa świadków, konkretnie jednego ze świadków. Opłata 60 zł jest to po prostu przewidziana w ustawie o opłatach w sprawach karnych. Opłata od warunkowego umorzenia postępowania. Tutaj dodam jeszcze, że w ocenie sądu zastosowana wobec oskarżonego instytucja warunkowego umorzenia ze świadczeniem pieniężnym z uwagi na wysokość świadczenia pieniężnego i maksymalny okres próby, zdaniem sądu będzie również realizowała wymogi prewencji ogólnej w zakresie skutecznego wychowawczego oddziaływania także na społeczeństwo. Jeżeli chodzi o podniesiony przez pokrzywdzoną gminę problem naprawienia szkody, no to proszę Państwa, jeżeli chodzi o treść zarzutu, to w tym wypadku, tak jak słusznie prokurator podnosił, kwestia naprawienia szkody, kwestia szkody niejako nie należy wprost do znamion tego czynu. I ewentualna szkoda w kwocie 53 tysiące złotych no nie byłaby szkodą bezpośrednio wynikającą z tego przestępstwa. Zatem wniosek gminy Staszów o naprawienie szkody nie mógł zostać tym wyrokiem uwzględniony. Ponadto sąd zauważa tutaj pewien brak